Czy nienawidzisz swojej pracy tak jak ja? Czy opłaceniu czynszu i żarcia nie starcza ci na piwo? Brakuje ci parę shillingów na kino, teatr, zapiekankę? Załóż konto na Betfan, tak jak ja to zrobiłem. Postaw parę złotych na twoją ulubioną drużynę. No chyba, że twoja ulubiona drużyna to Legia, to wtedy bardzo uważaj. Otwórz konto z kodem Mareczek. Wpłać 30 zł i zgarnij 60 w freebecie. Ciułaj jak Mareczek. Postaw już dziś i wygraj marzenia. Albo przynajmniej na kebaba. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w rezerwacie nieuprzejmości. Ja jestem Michał Gol, a inflacja ostatnio zeżarła mi telewizor. W dzisiejszym programie mamy zaszczyt gościć człowieka z ludu. Człowiek, który zna polską piłkę od podszewki. Człowiek, który nie boi się żadnej pracy. No, przynajmniej żadnej pracy, którą zleci mu przełożony. Pan Marek. Dzień dobry. Panie Marku, zanim zaczniemy, chciałbym zapytać o ten klip przed samym programem. No. To oficjalna współpraca? Tak, oficjalnie się sprzedałem, ale nie miałem wyjścia. Aż tak źle płacą w związku? Nie wiem jak inni, ale ja dostałem ostatnio zapomogę. Czyli pensja nie starcza. Ogólnie to nie chcę mówić dużo o kasie, ale każdego miesiąca prezes wzywa mnie do pokoju, podrzuca moją pensję do góry i co spadnie na biurko to jego, a co na podłogę to moje. A, czyli standard. Nie narzekam, ale każda złotówka się liczy. Dlatego zapraszam wszystkich do korzystania z mojego kodu. Kod Mareczek, by zarejestrować się na Betfanie. Okej, okay, a jakie hasło przewodnie? Ciuła jak Mareczek. Chwytliwe. No, ale taka jest prawda. Złotówka do złotówki i będzie na kebaba. Zanim przejdziemy do pytań od tych najważniejszych, czyli od naszych widzów, to kanał Dzieli Nas Piłka chciałby zaprosić na pierwszy odcinek na kanale NGNW, czyli Nie Grasz, Nie Wygrasz, programu Dno Futbolu, czyli obiektywnego przeglądu polskiej ekstraklasy. Proszę bardzo, puśćmy intro nowego programu. Dno futbolu na Nie Grasz, Nie Wygrasz. Najczęściej przewijającym się pytaniem naszych widzów to przede wszystkim pytanie, kim jest pan Marek? Więc, panie Marku, kim pan jest? Jestem ciężko pracującym człowiekiem. Mhm. Jak pan się znalazł w związku? Znam działacza sportowego. Czyli znajomości. Lepiej. Zdzisław Kręcina to mój wuja. A, czyli nepotyzm. Normalna sprawa. Fajnie. Powiem tak, dopiero teraz jest tam normalnie. To znaczy? Kiedyś to nie można było nic wynieść z biura. Tak pilnowali. Nie, po prostu nic nie było. Teraz to mamy przynajmniej długopisy. Kartki. No dobrze, a teraz pytanie od widzów. Lolson04 pyta się. Czy prezes Kulesza dałby radę ogarnąć finał Ligi Mistrzów na Stadionie Narodowym? Oczywiście, że prezes dałby radę. Prezes to nawet i Jana Pawła II by sprowadził, jakby mógł. Ale on już nie żyje. Dałby radę. Aha, Markini D. Dzień dobry, nie spodziewałem się, że uda mi się dodzwonić. W sumie to nie jest, nie mam pytania, ale chciałbym powiedzieć, że super robotę robicie. A i jeszcze chciałbym pozdrowić żonę, co siedzi obok. Markini, dziękuję ci bardzo, serdecznie cię pozdrawiamy. Pozdrow żonę, powiedz, że wczoraj było fajnie. Ale super, że się dodzwoniłeś. Pan Janek. Panie Marku, jaka jest ulubiona wódka prezesa Kuleszy? Prezes to lubi różne. No chyba każdą następną. No i ważne, żeby zimna. Wiadomo. Dygudeusz. Pytanie do pana Marka. Czy gdy wróbelek wyląduje na gałęzi, to siedzi czy kuca? Jak co robi wróbelek? No stoi jebaniec jeden, no. Wiktor Sow pyta się. Panie Marku, co pan sądzi na temat polskiej piłki? Czy jest naprawdę tak bardzo źle? I czy jakby pan był prezesem, to polska piłka byłaby najlepsza na świecie? Jeśli chodzi o klubową piłkę, no to jest źle. No to jest... To jest dno futbolu. A jeśli chodzi o prezentację, no to co? No to jak my mamy 20 któreś miejsce w rankingu, to my się po prostu cieszmy, że awansowaliśmy na mundial. Wszystko ponad to jest na plus. Jacek pyta się, panie Marku, ulubiony zawodnik z lat 90. oraz współczesny. Z lat 90. to najlepszy dla mnie zawsze był Michael Laudrup. Albo bardzo lubiłem Georga Hadziego. A z dzisiejszych ten taki murzynek z PSG. Mbappe. Może być w papę. Bezos. Czy idąc do toalety na przysłowiową jedyneczkę, siadasz czy stoisz? Nie no, stoję normalnie, jak człowiek. Jestem hetero. Wiadomo, normalna sprawa. Zafi pyta się, jaki jest pana rekord w biegu na czas do pokoju prezesa? Byłem w niecałe pół sekundy. Stałem pod drzwiami, podsłuchiwałem. Kropek się pyta. Siema stano. Witam panie Marku. Nie, nie, nie. Tak bawić się nie będziemy. Tutaj widzę, kolega jest bardzo złośliwy. Porównujemy do niejakiego stano. Natomiast my się na takie rzeczy nie godzimy. Precz z hejtem, precz ze złośliwościami, precz z komuną. To ci nie weszło. Heksto.
Czy według pana Marka polska myśl szkoleniowa idzie w dobrym kierunku? Polska myśl szkoleniowa? A co to jest? Polska myśl szkoleniowa polega na tym, że bierzemy pomysły Hiszpanów sprzed 10 lat, staramy się je wdrożyć i po 10 latach już je mamy u siebie, tylko że inni już wymyślili coś innego. Popej pyta: panie Marku, jaki jest sekret długowieczności w związku PZPN? No słuchaj, to proste. Musisz mieć znajomości, nepotyzm, dużo haków na innych, znać się z dziennikarzami, z sędziami, piłkarzami, trenerami i wtedy może po 20 paru latach przyjmą cię do środowiska. Ziden się pyta: proszę opowiedzieć jakąś barwną anegdotkę z przygody, jaką pan odbył z trenerem Franciszkiem Smudą. Pamiętam kiedyś, jak selekcjoner Smuda, to jeszcze za czasów było prezesa Laty, przyszedł do nas, do pokoju i powiedział, że nas wszystkich pierdoli. I coś tam jeszcze krzyczał o pressingu. Jurek Bory pyta się: panie Marku, jakie antycypacje mundialowe i szanse Polski? No Jurek, no co ja ci mogę powiedzieć? Cieszmy się, że jesteśmy. Wydaje mi się, że nie mamy szans z Argentyną ani z Meksykiem. Może wygramy z Arabią. I tyle, no i tyle nas było. Ważne, żebyśmy grali fajnie, a nie chujowo. Pyta się: co Mareczek zrobił po pranku na lotnisku? No siedziałem jeszcze 3 godziny na lotnisku, bo prezes zabrał mi portfel, więc zbierałem... No, że brałem od ludzi pieniążki. The Mighty Titan and the Troubadours pyta się: czy po prezesie możemy spodziewać się pewnej konsekwencji w działaniu i kadrę U17 wkrótce obejmie Wdowczyk? Tak, no trochę to w taką stronę idzie. Wydaje mi się, że U15 może objąć Łukasz Piszczek. No i też gdzieś tam słyszałem, że podobno jeśli chodzi o sędziów, to ma prowadzić spotkania Wit Żelazko. Krystian Bronowicki: jakie ma pan relacje z trenerem Michniewiczem? Z selekcjonerem mamy bardzo dobre relacje. Dużo do mnie dzwoni. Czy to prawda, że Mareczek nakrył pana prezesa i Stana w dwuznacznej sytuacji i w toalecie na tournée w Tajlandii? Ja nie wiem, nigdy nie byłem w Tajlandii. Natomiast no kolega Mateusz Borek może tutaj by coś więcej powiedział na ten temat, bo słyszałem, że on lubi sobie popatrzeć w Tajlandii na co nieco. I sportowo pyta się: czy Stanowski siedział na kolanach u fryzjera? No tego nie wiem, czy on siedział na kolanach, ale słyszałem, że te zakola to podobno są od fryzjera.